widok na jezioro, które powstało na korycie rzeki Nysy Kłodzkiej. Tutaj kiedyś było kilka żwirowni, zostały połączone. Żwirownie te były w pobliżu Nysy Kłodzkiej. No i tak właśnie powstało to dosyć duże, piękne jezioro. Niektórzy mówią na to, że to jest jezioro Paczkowskie. Ono rzeczywiście jest bardzo blisko Paczkowa, między Paczkowem a wsią Byczeń. O, pojawiają się ptaki. Pięknie. Tam dalej w tle widać góry, część Sudetów od strony zachodniej. Często tu kiedyś bywałem i wyjątkowałem na tym jeziorze. No, dzisiaj jest wiaterek. Wracam z Paczkowa, gdzie nagrywałem filmy o zabytkach Paczkowa. Niesamowicie ciekawe miasteczko Paczków. Miasto wielu zabytków. Nieźle wieje. Będę miał pod wiatr. A to jest droga, taka betonówka i w prawo, tak jak kamerę kieruję, to jest kierunek Paczków. Tutaj w pobliżu też jest kilka wyrobisk, żwirowni i też powstają takie w tym miejscu, gdzie się wydobywa jeziorka. Są coraz większe. Ciekawe, czy mnie będzie słychać, bo wiatr nieźle daje. Tam w dali widać wieś Byczeń. No, jest trochę mgły, zaczyna ciąć deszcz. Trzeba będzie jak najszybciej umykać do domu. O, właśnie, to jest Byczeń. Kościół we wsi Byczeń. Piękny, zabytkowy kościół. Jeszcze raz popatrzę na to jezioro. Ale daje. No, fajne wspomnienia mam tutaj z wędkowania. Trzeba będzie znowu sobie tutaj przyjechać w lecie. Powędkować. Tylko, że tutaj często właśnie wieją wiatry i jest fala. Takie trochę kapryśne te jezioro też, jeżeli chodzi o obrania, bo rybsko jest, ryby są duże. Tutaj przebiega taśmociąg, bo dalej troszeczkę w kierunku Paczkowa nadal trwa wybieranie żwiru. Tak jakby się to jezioro poszerzało. Tak. A tam dalej widać wieżę kościoła albo ratusza w Paczkowie. Trudno powiedzieć, bo to stąd jest, ja wiem, z 5 km, no i niezbyt sprzyjające warunki, jeśli chodzi o przejrzystość powietrza. No, w każdym razie popatrzyłem sobie na te jezioro, powspominałem i pora do domu. Pora jechać do domu. Już jest dosyć późna godzina. No i wiatrzysko zanosi się też na deszcz.